Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na szóste już spotkanie Salonu Dobrej Książki. Przypomnę tylko, że poprzednie spotkania Salonu dostępne są na YouTube, na naszym kanale Muzeum Niepodległości. A dzisiaj witam wyjątkowych gości. Pana doktora Konrada Rokickiego, autora prezentowanej dzisiaj monografii Kluby studenckie w Warszawie 1956-1980. Oraz pana Andrzeja Koteckiego, muzealnika, historyka, ale też osoby, której temat kultury studenckiej jest równie bliski. Proszę Państwa, potocznie kluby studenckie, termin klubów studenckich jest nam znany, ale kluby studenckie w okresie PRL-u znacznie się różniły od tych obecnych. Decydują życiem artystycznym, odbywały się spotkania promujące poezję, dyskusje były prowadzone, czyli bardzo szeroka działalność kultury studenckiej. Te pierwsze kluby studenckie, które zaczęły powstawać w 1956 roku w Krakowie, klub Żaczek, klub pod Jaszczurami, w Poznaniu klub Nurt, czy w Gdańsku klub Żak, czy też w Warszawie klub Stodoła lub Hebrydy, prowadziły również bardzo bogatą działalność i o tych ostatnich warszawskich klubach studenckich dzisiaj szerzej powiedzą nasi goście. Bardzo proszę pana Andrzeja Kotowskiego o wprowadzenie w temat kultury studenckiej i działalności klubów studenckich. Wszyscy, każdy się jakoś ten ruch studencki w różnych okresach otarł, więc myślę, że każdy jakoś tam, dla każdego jest to temat bliski. Podstawowe pytanie, znaczy moja teza, że kluby studenckie, ruch studencki w ogóle, który się wokół nich toczył, to było coś innego niż normalna kultura w ówczesnym państwie polskim. To było zupełnie coś innego, tam był inny świat. W zasadzie przejście progu klubu studenckiego wprowadzało wielokrotnie w atmosferę zupełnie innej muzyki, innej poezji, innych ludzi, którzy się tam obracali i tworzyli tą kulturę, a także można było tam trafić na spotkania, które z ludźmi spoza środowiska, ale jakimiś twórcami kultury, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, którzy normalnie w normalnym obiegu kulturalnym albo nie funkcjonowali wcale, albo w bardzo ograniczony sposób, a tam można było z nimi, że tak powiem, spotkać się twarz w twarz, porozmawiać, wymienić jakieś poglądy. Ponadto musimy pamiętać, że pod hasłem klub studencki to jest bardzo szerokie hasło, bo tak jak już wspomniałem, to były też grupy poetyckie, to były grupy muzyczne, kabaretowe. To jest bardzo istotny wątek w tej całej działalności. Tutaj wymieniony, no mnie najbliższy, KSW Żak, Klub Studentów Wybrzeża Żak, to jest wręcz już nielegendarny, mityczny bim-bom, Teatrzy Krąg, jeszcze parę innych działań, na których w legendzie, micie myśmy się wychowywali, myśmy do niej jakoś tam nawiązywali. Zresztą wystarczy obejrzeć film, jest taki polski film Do widzenia do jutra, który opowiada historię właśnie, która się toczy w kręgu bim-bomu i w samym bim-bomie gdańskim. I to jest, znając to środowisko, mogę powiedzieć, że jest to film zrobiony niemalże jako dokument, jeden do jeden, bo tak było. To oczywiście jest jakaś fikcja literacko-filmowa, ale bardzo mocno osadzona w ówczesnych realiach, łącznie z tym, że aktorzy, którzy w tym filmie występują, czyli Kobiela, czyli Cybulski, czyli Federowicz, oni byli z tym klubem związani. Oni tam działali, naprawdę. To był klub, który ich tam jakoś gromadził. I dlatego to już pokazuje, że to było coś innego, coś zupełnie odmiennego. Ja sobie przy okazji przygotowywania takiego referatu na konferencję, która była w zeszłym roku na Uniwersytecie Warszawskim o plakacie studenckim, znaczy ja przygotowałem materiał o plakacie studenckim, a w ogóle chodziło o ruch studencki właśnie w PRL-u. Uknąłem sobie takie stwierdzenie, że te kluby studenckie, ta cała działalność, to był taki trochę wentyl bezpieczeństwa dla ówczesnych władz, że po prostu oni tutaj w pewnej grupie ludzi wąskiej, w jakiś sposób rozumianej w tej wąskości, pozwalali na coś więcej niż normalnie,
dając niejako taki jakby szerszy oddech. Zresztą wystarczy popatrzeć na kartę tej książki, zobaczyć zdjęcia z osobami, które gościły w tych klubach, prawda? To właśnie jest ten, to jest ta, to pokazanie tego, że to było coś innego. Ja tu już zacząłem mówić właśnie o tych różnych sferach działalności, ale tutaj musimy też wspomnieć o czymś takim, jakim były DKF-y, które przy tych klubach schodziły. To było, proszę Państwa, naprawdę, tam można było zobaczyć filmy, których normalnie się nie widziało w szerokiej dystrybucji. Poza tym właśnie tam przyjeżdżali reżyserzy z całego świata, którzy dzielili się swoimi uwagami na temat swojej pracy reżyserskiej. Ponadto to, ja pamiętam ze swoich czasów taki DKF na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Humanistycznym działał, to proszę Państwa, dostać karnet na to, na te spotkania, to trzeba było mieć niezłe chody w Radzie Klubu, żeby tam się dostać, a odbywało się to w auli, która mieściła około 150 do 200 osób, więc naprawdę duże miejsce. A dostać się tam, to naprawdę była wyższa szkoła jazdy. Więc, bo wiadomo było, że tam zobaczy się filmy, tak jak mówię, których się w normalnym obiegu nie zobaczy. Bo jedyną taką szansą później to były tak zwane konfrontacje filmowe ogólnodostępne, ale też na które się ciężko było dostać. A DKF-y, i to było tam, przypuśćmy, w ciągu 2-3 tygodni, natomiast DKF-y działały permanentnie, przez cały rok. I tu jeszcze jedna refleksja taka właśnie z tego spotkania z zeszłego roku z Uniwersytetu Warszawskiego, o której nie wiedziałem, ale tam się dowiedziałem tego i nie wiem, czy wszyscy mają tego świadomość. Otóż Polska była jedynym krajem, gdzie takie kluby działały studenckie. Nigdzie w państwach tak zwanej demokracji ludowej takie kluby nie działały. I na przykład studenci, którzy studiowali w Polsce, potem wracali do swoich środowisk i mówili, słuchajcie, tam coś takiego działa. Ale opór władz był tak silny, że nie potrafili tego muru przebić, żeby takie kluby studenckie, środowiskowe tam działały. To było wręcz niemożliwe. To było możliwe tylko u nas właśnie po 1956 roku, kiedy ten ruch studencki, że tak powiem, na fali tej odnowy, tej odwilży, się bardzo dynamicznie rozwinął i wykorzystał tą szansę, którą przyniósł październik i w ten sposób, że tak powiem, funkcjonował. I to funkcjonował bardzo długo. Niestety, tak jak wiele rzeczy w tym, u nas po 80 roku, kiedy nastąpiła ta rewolucja, to niestety wiele rzeczy jakoś tak obumarło. Zresztą w tej chwili, co wiemy doskonale wszyscy, że tak powiem, na działalność, że tak powiem, społeczną, no ona jest trochę taka dołowana, znaczy nie tyle, że dołowana, ale nie ma takiego parcia ze strony uczestników. No i teraz a propos książki. Proszę Państwa, ja myślę, że książka broni się sama w sobie. Broni się czym? Broni się tym, że jest bardzo obiektywna. Tutaj muszę, że tak powiem, powiedzieć, że naprawdę jest to rzetelnie przygotowany, przedstawiony materiał. Na pewno nie wyczerpuje całości tematu, bo tak jak było wiele klubów studenckich, wielu jego uczestników, tak każdy ma jakiś swój punkt widzenia i mógłby go tutaj przedstawić. Natomiast myślę, że jest to naprawdę bardzo cenna, wartościowa praca, która daje nam pogląd na to, co się w tym czasie, w tym środowisku działo, co mogliśmy, w czym można było uczestniczyć, mając legitymację studencką w kieszeni, a czasami też no, niektórzy korzystali z tego, że prawda, mieli kogoś z rodziny, kto studiował i on wprowadzał niejako kogoś tam, prawda, do takiego klubu, bo to też proszę pamiętać, że bardzo często imprezy były, znaczy dostęp do imprez był ograniczony, trzeba było mieć właśnie legitymację studencką, żeby chociażby bilet kupić, prawda? Już nie mówię o wejściu, ale o kupnie biletu trzeba się byłoby legitymować, bo tak jak mówię, były to zupełnie inne
że tak powiem, wydarzenia niż normalnie, więc no jakaś tam, jakieś tam obostrzenia, ograniczenia musiały nastąpić. Poza tym środowisko samo chciało się wybronić przed zarzutami, że my tutaj coś wywrotowego robimy, a więc chciało ograniczyć ten dostęp również w ten sposób, dając właśnie, gwarantując, że ta otwartość, to pozwolenie na wiele więcej niż normalnie jest możliwa, ale w ograniczony sposób, prawda? I to myślę, że to jest bardzo istotne też, jeśli się patrzy na to, na tą książkę. Ja myślę, że po prostu ona, ta książka powinna trafić do wielu osób, powinni być, że tak powiem, zadowoleni, że coś takiego się ukazało. Tak jak mówię, można mieć wątpliwości, że jeden temat został szerzej przedstawiony, drugi temat przedstawiony w mniejszym zakresie, że czegoś nie ma, ale mówię, jedna osoba, jeden autor, który przekopał się przez ten materiał, no to jest bogaty. To jest tylko Warszawa, pamiętajmy właśnie Kraków, Poznań, Toruń, Gdańsk, to są zupełnie inne środowiska, które też oczekiwałyby na takie opracowania monograficzne. Ludzie, którzy się wtedy, którzy wtedy działali w tym okresie szczytowym, czyli lat 60., 70., no niestety w sposób naturalny już odchodzą ze sceny życiowej. Sam znam kilka takich przypadków właśnie z Wybrzeża, z Żaka. Natomiast, no i tak naprawdę to nie ma komu się tym zająć tak naprawdę. Nie bardzo jakoś są ludzie, którzy chcieliby tą sprawę w ten sposób przedstawić. Dlatego tym większa wartość tej książki. Może ona jakoś wpłynie na to, że inne środowiska studenckie właśnie tych dużych ośrodków akademickich, które mają te tradycje, no pójdą tym tropem i spowodują, że również powstaną takie monografie. Jeżeli o samej książce, o jej historii powstania powie autor, pan dr Konrad Rokicki, dlatego pozwolę sobie teraz jemu oddać głos, niech on powie o wszystkich, że tak powiem, o tym, jakie były, jaki cel mu głównie przyświecał przy przystąpieniu do tego tematu, jak ta praca następowała i jakie spotkał trudności, bo nie obawiam się takiego pytania zadać, bo zdaję sobie sprawę jako historyk, że no w wielu momentach musiał rozstrzygać pewne dylematy i to są właśnie te kłopoty historyka, który zajmuje się różnymi tematami. Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak, ja na te wszystkie pytania odpowiem, tylko króciutko chciałbym się odnieść do trzech rzeczy, o których Pan wspominał, uzupełnić albo powiedzieć, jak ja to te zagadnienia widzę, a myślę, że w międzyczasie pojawią się też odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. Trzy rzeczy chciałbym poruszyć, trzy zagadnienia, trzy tematy. Klub studencki, kultura studencka i ten wentyl bezpieczeństwa, o których Pan wspomniał. Przede wszystkim no, ten klub studencki i to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego się tym zająłem. Rzeczywiście to była pewnego rodzaju wyspa wolności, oaza, miejsce, do którego, tak jak Pan wspomniał, wchodziło się i się czuło, że się jest troszeczkę mniej w PRL-u niż na zewnątrz. Dzięki atmosferze, dzięki ludziom, którzy tam działali i dzięki no, temu specyficznemu klimatowi, który wynikał też i to trzeba powiedzieć wprost, z pewnej opieki ze strony organizacji studenckiej. W pierwszym rzędzie to był Związek Studentów Polskich, a później Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich, już może w troszkę mniejszym zakresie ze względu na pewne naciski polityczne, ale to była organizacja, dzięki której te związki studenckie działały przy nim, ale działały niezależnie. Te kluby studenckie były tak naprawdę w pewien sposób autonomiczne, można powiedzieć. Byli przedstawiciele organizacji studenckich w tych klubach, no bo musieli być, bo każda instytucja, każda działalność PRL-u wymagała jakiegoś umocowania właśnie instytucjonalnego i przy klubach były to organizacje studenckie, co nie znaczy, że miały jakiś olbrzymi wpływ na działalność
samych klubów, na ich program, bo jeżeli chodzi o program klubów studenckich, no to oczywiście było to, co nazywamy szerzej właśnie kulturą studencką, ale była też działalność polityczna, bo jakąś daninę trzeba było zapłacić państwu czy partii, wziąć udział w jakichś obchodach rocznicowych, zaprosić do siebie prelegentów, którzy będą mówili o jakieś tematy polityczne, stworzyć być może możliwość dyskusji na jakieś tematy współczesne, społeczne, polityczne, gospodarcze itd., itd. To wszystko widzimy w tych klubach, ale to była działalność marginalna, bo główną działalnością, którą się zapamiętało, która ma swoją najbogatszą literaturę też, jeżeli spojrzymy na opracowania dotyczące klubów studenckich, jest właśnie kultura studencka. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o kluby studenckie, to musimy zaznaczyć, że myśląc o Warszawie, myślimy stodoła, myślimy hybrydy. No, jako trzeci ten duży klub Medyk, zwłaszcza w latach 60. Natomiast mnie interesowało i szukałem informacji na temat wszystkich klubów, także tych niższych. Niższego rzędu, na niższym poziomie, nie tylko klubów tych centralnych, które zapraszały do siebie, gościły studentów z całej Warszawy, ale też klubów uczelnianych, klubów wydziałowych, a nawet tego najniższego rzędu klubów klubików w akademikach chociażby. One się działalnością, zakresem tematyki bardzo różniły od siebie. Starałem się to w tej książce wykazać, kulturę studencką. To jest bardzo ciekawe, że ta kultura studencka to była kultura studencka, ale adresowana nie tylko do studentów. To znaczy tworzyli ją studenci, tworzyli ją przede wszystkim dla swoich kolegów, ale miała ona znacznie szerszy odbiór. To, o czym wspomniał pan Andrzej, to, że to jest klub studencki, to nie znaczy, że przychodzą do niego tylko studenci. Bo przychodzą też nie tylko rodziny, zaproszeni goście, ale też przychodzą ludzie ze świadka dziennikarskiego, także politycznego, przedstawiciele władz, działacze partyjni, także no tutaj symbolicznie jest taki Cyrankiewicz, który lubił przychodzić chociażby na kabarety, w których się często z niego śmiano. Więc tak naprawdę ta kultura studencka ma szerszy zakres niż to wynika z jej nazwy, a co najważniejsze ma inny charakter niż ta kultura oficjalna. To jest kultura, nie wiem jak to powiedzieć, półoficjalna, ona istnieje oficjalnie, ale jest zamknięta w tych klubach. I to jest dobry przykład. Jeżeli na przykład teatr studencki czy kabaret studencki wychodzi ze swoim programem na zewnątrz, jest dużo ostrzej cenzurowany niż na terenie klubu. I dużo, dlatego, więcej można. Dużo więcej można powiedzieć w ramach klubu niż gdziekolwiek na zewnątrz. Jeżeli chce się pojechać z jakimś turnem, a nie daj Boże za granicę, no to są niestety ingerencje cenzorskie. I to świadczy o tym, że właśnie te kluby były swoistą oazą. Tu więcej można było powiedzieć, więcej można było przemycić. Ta kultura studencka w pewnym momencie była krok przed kulturą oficjalną. Ona była na pewien sposób awangardowa. Wiele teatrów awangardowych wywodzi się właśnie z kultury studenckiej. To samo mamy, jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, fotografii itd., itd. Więc wielkie zasługi tej kultury i tak jak tu zostało już wspomniane, rzeczywiście wielu dzisiejszych zasłużonych już artystów i teatralnych, i kabaretowych, i twórców tekstów, i plastyków. Wielu z nich przeszło po prostu przez tą szkołę klubów studenckich. To cała szkoła polskiego jazzu tak naprawdę stamtąd wyrosła. To tak tylko tytułem przykładu, ale możemy tego szukać we wszystkich dziedzinach muzyki tak naprawdę. Jeżeli mówiliśmy o klubach dyskusyjnych, klubach filmowych, to jeszcze takim ogólnopolskim ruchem związanym z klubami studenckimi i związany z kulturą wysoką był ruch Promuzyka, który zrzeszał sympatyków muzyki poważnej, melomanów po prostu. Więc to jeżeli chodzi o kulturę studencką. Trzeba też powiedzieć, że ona była niekontrolowana, ona była bardzo żywa do lat 70. W latach 70. zaczęła troszkę obumierać z różnych powodów. Może troszkę zabrakło takich twórców tak zdolnych jak w latach 50. i 60., ale zdaje się, że tą kulturę studencką zamordowała popkultura po prostu. To, że kultura się umasowiła, to, że tych ulubionych artystów wywodzących się z ruchu studenckiego można już było usłyszeć w radio, można było już zobaczyć ich w telewizji, nie trzeba było iść do klubu studenckiego, żeby ich posłuchać. Ale co jest istotne,
nawet te najmniejsze klubiki, o których wspomniałem, te klubiki w akademikach, czy te kluby uczelniane, każdy z nich miał ambicje posiadania własnego teatru, czy własnego kabaretu, czy jakiejś działalności kulturalnej. To było to, co musiało być w klubie, nie tylko zabawa, nie tylko potańcówki, które też przeszły do legendy życia studenckiego. To w tych klubach odbywały się bale noworoczne, w tych klubach bale karnawałowe, dyskoteki, życie całe towarzyskie w nich tętniło, ale każdy z tych klubów też miał jakieś ambicje do wyższej kultury, zaspokajania wyższych potrzeb kulturalnych. I teraz jeśli chodzi, trzecia rzecz, jeśli chodzi o ten wentyl bezpieczeństwa. Tak, no często się pojawia ta teza, że to był wentyl bezpieczeństwa, ale też to była ta krótka granica między tym bezpieczeństwem a niebezpieczeństwem, bo zobaczmy, ten ruch studencki jest najbardziej żywy w latach 60., próby kabaretne i tak dalej, ale w latach 70., kiedy z jednej strony wygasa ta kultura studencka, bo są właśnie dyskoteki, tak zwana muzyka mechaniczna i tak dalej, ci, którzy zostali przy działalności kulturalnej, chociażby teatralnej, zaczynają budować kontrkulturę. Czyli nie jest to już kultura studencka, tak jak w latach 60., będąca uzupełnieniem kultury oficjalnej, jakby jej działem, jakby jej częścią, tylko to już zaczyna być kontrkultura i zaczyna być ona krytyczna w stosunku do rzeczywistości. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny element, więc tak naprawdę te środowiska studenckie związane z klubami zaczynały się troszkę buntować w latach, pod koniec lat 70. No, ja ramy chronologiczne tej pracy zawarłem, tak jak Państwo to widzicie, 56-80, dlatego że w roku 80, po roku 80 kluby studenckie, działalność ich zupełnie inaczej wygląda. Już moim zdaniem nie można mówić tak stricte o działalności kulturalnej czy kulturze studenckiej, która by się odbywała na terenie klubu. A to, co zostało z nim, ma zupełnie inny charakter. Więc ja tutaj na tym skończyłem. Jakie miałem trudności z tą książką? Proszę Państwa, przede wszystkim jest dużo relacji dotyczących działalności tych głównych klubów w Warszawie. No, Stodoła i Hybrydy mają swoje oddzielne publikacje, gdzie dużo byłych działaczy czy uczestników tego życia klubowego opowiada o tym, jak to funkcjonowało. Czy można też znaleźć sporo ciekawych informacji w różnych wspomnieniach literatów, dziennikarzy itd., itd. To dotyczy tych dwóch klubów. Od Biedy jeszcze można coś znaleźć, co się odnosi do klubu Medyk w latach 60. zwłaszcza, kiedy było najbardziej prężne, był trzecim takim dużym, a może nawet w pewnych okresach pierwszym klubem w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze kluby, jest potężny problem z brakiem materiałów, nawet brakiem materiałów takich czysto administracyjnych, bo nie zachowała się dokumentacja Zrzeszenia Studentów Polskich, która by dotyczyła tej problematyki. Jest problem ze znalezieniem materiałów na uczelniach, a przecież część tych klubów była podporządkowana bezpośrednio uczelni. W archiwach państwowych, szukałem w różnych zespołach, no chociażby troszkę się znajduje w zespołach partyjnych, w Wydziale Propagandy, bo oni musieli to jakoś przynajmniej od czasu do czasu dawać, że nadzorują, więc jakieś tam opinie są. Ale generalnie jest problem z materiałem. Można się posiłkować prasą studencką, która tu w Warszawie była dosyć bogata, bo mamy i Politechnika, i nowy Medyk. Z tego można czerpać. Ale jest problem z dotarciem. Na przykład i ja mam nadzieję, że jakoś między innymi dzięki takim spotkaniom jak dziś dotrę do ludzi, którzy jakoś działali w tych mniejszych klubach studenckich i zbiorą z nich relacje, bo to był zupełnie inny świat niż Stodoła i niż Hybrydy. Nawet tu się śmiałem, rozmawiając przed spotkaniem, że o tym, jakie mogą być problemy w takiej pracy, świadczy moja przygoda z plakatami, które tutaj są zamieszczone w książce, z ustaleniem praw autorskich do tych plakatów. Wydawałoby się, że dosyć prosta sprawa, ale nikt się do nich nie przyznaje. W Związku Artystów Plastyków nie wiedzą, kto był autorami tych plakatów. Na uczelniach były plakaty dotyczące klubu Medyk na przykład. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odsyłano mnie do historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do Muzeum Historii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Tam nikt nie wie, do kogo to może należeć. W klubie w ogóle są inni właściciele, nic nie wiedzą o historii tego klubu, także nikt się do tego nie przyznaje. Podobnie jest, jeżeli chce się zbierać dokumentację. Jeszcze chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie, które sam sobie postawię. To znaczy, jeżeli traktujemy te kluby jako oazy wolności, no to wypadałoby, żeby się zainteresowała tam SB, tym środowiskiem SB, że może tam jakieś potencjalne zagrożenie. Z moich kwerem przeprowadzonych w byłych dokumentach byłego NSW wynika, że słabo się interesowano tym środowiskiem. Jeżeli już, to chodzono za poszczególnymi ludźmi, czy incydentalnie tworzono jakieś notatki z tego, co się tam dzieje. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, i to pojawia się również w relacjach osób związanych z tym środowiskiem, działacze kultury studenckiej, takie osoby z zewnątrz, związane z MSW, były raz, dwa razy szyfrowywane. Po prostu nie tak nie pasowali do tej rzeczywistości, do tej atmosfery, że byli nawet jakimiś przedmiotami jakichś żartów, anegdotek pojawiających się w środowisku i tak dalej. I proszę Państwa, tak naprawdę ja cieszę się, że ta książka wyszła w IPN-ie. Ja pracuję na co dzień w oddziale warszawskim IPN-u, dlatego że ona świadczy też o tym, że nasza instytucja nie tylko interesuje się takim oporem, nie tyle społecznym, co politycznym, ale też właśnie taką tematyką związaną z życiem społecznym. No, to jest seria, nie wiem, czy widać na tej książce, Warszawa niepokonana. I ten opór wobec rzeczywistości, czy postawy nonkonformistyczne przejawiały się także w takiej drobnej działalności, w takich drobnych zachowaniach, które można było spotkać w klubach studenckich i potraktowania właśnie do środowiska jako te miejsca, jako takie wysepki, czy tak jak powiedziałem na początku, jako takie małe oazy, gdzie można było na chwilę odetchnąć. Chociaż, jak Państwo się mówicie w lekturze tej książki, pewne zjawiska wynikające z realnych życia politycznego i społecznego tu musiały występować, bo jednak kluby były w jakiś sposób organizacyjnie zależne, finansowo też zależne od swoich patronów, chociaż warto dodać, że w znacznej mierze były to działania wolontarystyczne, tak, społeczne. No, działacze klubowi nie dorabiali się na tym, trzeba powiedzieć wprost, także artyści klubowi nie dorabiali się na tym bardzo często, znaczy przez długi czas, bo były chyba do 70. lat. Ta działalność, chociażby udział w teatrach, w kabaretach i tak dalej, nie jest za sobą żadnych profitów. Dziękuję. Ja tutaj jeszcze a propos tego, co pan Konrad powiedział o tych spotkaniach z działaczami politycznymi i tak dalej. Powiem szczerze, że ze swojego doświadczenia wiem, że te spotkania też, znaczy te osoby zapraszane z tej tak zwanej wierchuszki politycznej, one też inaczej się zachowywały w tych klubach, inaczej mówili o tych samych rzeczach, zupełnie inaczej mówili, niż mówili to, prawda, gdzieś w zakładzie pracy. To była zupełnie inne spotkania. Dopuszczali ewentualność pytań, odpowiedzi, żywej dyskusji. Druga kwestia taka, że tutaj padło nazwisko pana ówczesnego premiera Cyrankiewicza, to powiem, że bywanie w tych klubach było wręcz snobizmem. To było ktoś, kto chciał być, liczyć się w towarzystwie różnym, no to właśnie powinien bywać również w klubach studenckich i czynić wszelkie starania, żeby tam być, na jakichś właśnie premierach teatrów awangardowych, czy kabaretów i tak dalej. To było, że tak powiem, to była nobilitacja, bycie w takim klubie, a nie bycie studentem, prawda, chodzenie na te imprezy. Także to i właśnie to, co na końcu pan wspomniał, że no, była też również ta zależność finansowa. No była niestety, bo to były ośrodki decydenckie, które dawały pieniądze, dawały to, co bez czego, bo też trzeba pamiętać, że bardzo często ta działalność prowadzona przez kluby była, tak jak to się teraz mówi, non-profit, prawda? Ona nie miała,
Ona miała w jakiś sposób przynieść pewne określone pieniądze, ale generalnie kluby były utrzymywane, czy to dotowane z funduszy rektorskich, uniwersyteckich, czy innych uczelni, prawda? Czy też właśnie, no, czyli siłą rzeczy naturalnym, że tak powiem, źródłem finansowania były te ośrodki polityczne. Ale też trzeba powiedzieć, jak sprytnie to było wykorzystywane przez samych działaczy klubowych. Mamy przykład, zresztą cytowany w tej książce. Jest cały ten konflikt państwa z Kościołem w 1966 roku wokół obchodów tysiąclecia państwa polskiego albo milenium, jak chciał Kościół, prawda? No i trzeba jakoś wziąć udział w tych obchodach. I co robią działacze klubów studenckich? Za pieniądze państwowe tak naprawdę, bo to są pieniądze, które otrzymują Zrzeszenia Studentów Polskich, a to jest dotowane przez państwo, organizują imprezę, na której pokazują taki cykl filmów, na którym pokazują filmy, które w żadnych innych warunkach by nie były pokazane. A wszystko to wpisują w sprawozdanie, że jest to działalność związana z obchodami tysiąclecia państwa polskiego, więc potrafią to bardzo sprytnie obejść. Tutaj doskonałym przykładem też tego może być działalność turystyczna. Wynajdywano na przykład jakiś tam, mówiąc w cudzysłowie, polityczny pretekst, żeby zorganizować rajd, pozyskiwano środki na ten rajd właśnie, że tak powiem, od decydentów, a rajd był rajdem turystycznym, który tam, prawda, no wiadomo, toczył się swoim trybem zupełnie nie nawiązującym w żaden sposób poza tą nazwą, tym hasłem głównym wiodącym do jakichś tam że tak powiem, sytuacji politycznych, czy prawda, rocznicowych. Także to każdy pretekst był dobry, żeby wykorzystać to do pozyskania środków i właśnie to czyniono pod pretekstem, pod płaszczykiem właśnie tej tak zwanej agitki politycznej, ściągano środki. Poza tym bardzo często było tak, że na przykład otrzymano jakąś dotację, którą udało się tylko częściowo skonsumować, prawda, na daną imprezę, a resztę przelewano właśnie na inne cele statutowe, klubowe. Także to też była taka metoda wybiegu różnych takich sytuacji właśnie, jeśli chodzi o to finansowanie. Proszę Państwa, ja myślę, że Pan doktor mógłby nam tutaj jeszcze bardzo dużo powiedzieć na temat tego całego tematu i samej książki, ale chciałbym też ewentualnie zaprosić Państwa do zadawania pytań, bo tak jak wspomniałem, na pewno każdy z Państwa ma jakieś doświadczenia, jakieś uwagi co do tego życia studenckiego ze swojej młodości, bliższej lub dalszej, to już nie jest istotne w tym momencie. I proszę bardzo, jesteśmy reprezentantami różnych środowisk, bo jest tu koleżanka, która w Toruniu kończyła, są ludzie, którzy kończyli warszawskie uczelnie, ja Wybrzeże reprezentuję, więc no tutaj jesteśmy, że tak powiem, od Bałtyku po Tatry, prawda? Nie wiem, czy jesteś z krakowskiego środowiska. Tak. No właśnie, od Bałtyku po Tatry, prawda? I właśnie tak słucham, że były różne kluby, różna kultura studencka, bo mówiliście tutaj, że 70. lata to jest zabieranie autentycznej studenckiej kultury w Krakowie. Absolutnie tego nie było widać. Wtedy debiutowała na przeglądach piosenki studenckiej Maryla Rodowicz, Marek Grechuta. Wtedy był festiwal teatru otwartego, przyjeżdżały do nas teatry awangardowe z całego świata. Tam naprawdę kwitło. Wtedy Krzysiek Jasiński zakładał Teatr Stu, który był wtedy teatrem studenckim, a nie komercyjnym. Ja rozumiem. W pewnym aspekcie się z panią zgodzę, tylko spójrzmy na to szerzej. Czy to nie było tak, że to już elita studentów tylko się zajmowała tą kulturą studencką? Bo w latach 60. to było zainteresowanie powszechne wśród studentów. Wypadało bywać w klubie, wypadało znać filmy, wypadało znać kabarety, teatry i tak dalej. W latach 70. ja wiem, że rok po roku jest narzekanie, że rok po roku jest narzekanie, że ta kultura studencka umiera, że kiedyś to były złote czasy, że jest coraz gorzej, rok po roku to słyszymy, ale tak naprawdę nawet z tych sprawozdań wynika, że tych teatrów jest coraz mniej, spektaklów jest coraz mniej. Jeżeli się pojawiają tu w Warszawie, to spotykamy się ze straszną krytyką. Po dwóch, trzech latach te teatrzyki upadają same, rozsypują się. Po prostu nie było tego komu ciągnąć, a
głównym nurtem działalności staje się taka działalność rozrywkowa, można powiedzieć. Te kluby studenckie zaczynają żyć od dyskoteki do dyskoteki, a nie od przedstawienia do przedstawienia. Więc ja dlatego mówię o upadku kultury studenckiej, która tak naprawdę chyba dopiero ten upadek taki totalny to w latach 80. Naprawdę, bo ja nie zauważyłam w swoich 70. dobrych latach. Ja reprezentuję środowisko tych niższych klubów i niższych środowisk, chociaż z Warszawy, z GGW. I spodziewałem się od 1980 roku. Ja przynajmniej nie mogę powiedzieć, że coś zamierało, ponieważ u nas na moim Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, nie tylko na moim, pod auspicjami wówczas profesora Ryszarda Montoypla, który nie miał, można powiedzieć, nic wspólnego z kulturą, bo to był ekonomista, przez wiele lat organizowana była taka rokroczna wystawa Moje Hobby. I tam szło wszystko. I słowo, i wyszywanie, cokolwiek, numizmatyka. To było bardzo żywe. Natomiast to podkreślam tylko, że no na pewno życie się, że tak powiem, trochę poprawiało w ten sposób, że było może łatwiej w ogóle ekonomicznie, mimo że wszystko było sinusoidalne, ale dla mnie najważniejsze jest to, czy pan byłby w stanie, czy ktoś z siedzących gdzieś zdefiniować, co to jest kultura studencka. To powstało kilka książek. To jest puszka Pandory. Nie do końca, ale to jakaś definicja, czy ona musi być definiowana latami, nie. Czy można ją zdefiniować, mówię o kulturze studenckiej w Polsce. Jest pan w stanie to zdefiniować? To znaczy, to jest parę książek na ten temat powstało, zbiorowych, w których sami autorzy nie są pewni tego, czym jest kultura studencka. Jest pewne, kto ją tworzył, jest łatwo zdefiniować samego odbiorcę, natomiast jest trudno zdefiniować granice tej kultury studenckiej. Na tym polega problem, że czy jej oryginalność, jej zasięg. Bo no wiemy, kto ją stworzył. Ona jest związana nie tylko z klubami studenckimi, tylko z organizacjami, ze środowiskiem studenckim generalnie. To nie musi być klub studencki, chociaż kultura studencka przejawia się najczęściej, jest prezentowana i miejscem tworzenia jest klub studencki. Tak się określa w tych latach, którymi ja się interesowałem. Natomiast zasięg, tak jak tutaj wspominaliśmy, jest dużo szerszy. Bo to nie musi być zasięg związany z samym klubem studenckim, nie wiem, hybrydy, który będzie jeździł po całej Polsce, po różnych zakładach pracy, będzie, jego przedstawiciele będą brali udział w festiwalach studenckich, ale nie tylko studenckich, bo teatralnych, no, na całym świecie tak naprawdę, więc jej zasięg jest bardzo szeroki. To, co charakteryzuje kulturę studencką, to to, że ramy ich działalności są też inne niż tej oficjalnej, bo podlega ona właśnie innej cenzurze ze względu na swój zasięg, bardziej ograniczony niż ta kultura powszechna, więc treści tam niesione będą inne, ale to nie są treści tylko związane z życiem studentów, z życiem uczelni, tylko to są też treści takie uniwersalne, wystarczy spojrzeć na te programy tych pierwszych kabaretów tutaj, czy teatrów warszawskich związanych ze Stodołą, czy hybrydami, to były programy polityczne i społeczne, bardzo ważne, można powiedzieć, nawet rewolucyjne, prawda? Jeszcze początkowo nawiązujące do socjalizmu, próbujące go jakoś reformować, bo takie było to środowiska dopiero później odchodzące od tej tematyki, ale no, to nie jest tylko tematyka studencka, więc tak jak mówię, no, środowisko twórców, tak, środowisko studenckie, odbiorca szerzej, zasięg, charakter jeszcze szerszy, mi się wydaje. Ja tutaj, żeby uzupełnić może, właśnie pisząc materiał o plakatach studenckich, spotkałem się z dwoma stanowiskami, są dwa bardzo antagonistyczne stanowiska, to znaczy jest grupa krytyków, którzy twierdzą, że plakat studencki to jest samoistna grupa, znaczy jakby sztuki i plakatu. Natomiast jest druga grupa, na czele której stoi pan Tomaszewski, który uważa, że nie, to nie jest zupełnie coś innego. To jest po prostu jakaś tam dziedzina plakatu, prawda?
Spór jest do dzisiaj nierozstrzygnięty i chyba nikt go nie rozstrzygnie. Nie ma takiego mądrego, który by jednoznacznie postawił cezurę. To jest plakat studencki typowy, a wiadomo, ten plakat jako taki wychodził na zewnątrz, więc musiał być ogólnodostępny. A druga sprawa, a propos tego właśnie, jak to oddziaływało, tutaj przytoczę wszystkim Państwu na pewno znaną piosenkę Osieckiej Okularnicy, prawda? No, to jest w zasadzie taka pastylka, kwintesencja tego, czym w latach 60. byli studenci jako tacy i jak to potem, jak to działało na społeczeństwo. Nawet jest taka, nie wiem, czy to jest legenda, czy to jest prawda, że na pewien fragment tej piosenki, znaczy pewien fragment piosenki był ocenzurowany przez samego Gomułkę, bo tam jest mowa za te polskie 2000 i on podobno rąką pięścią w stół i kazał to zmienić Osieckiej. No więc to jest właśnie ten że ta kultura oddziaływała, znaczy wychodziła szerzej. To jest zresztą STS, prawda, który był teatrem studenckim, ale, znaczy wywodził się z ruchu studenckiego, ale tam chodzili wszyscy do STS-u, prawda? Nie pójście do STS-u to właśnie to, co było. To w ogóle ktoś się nie liczył w środowisku kultury, jakimś tej inteligencji ówczesnej, prawda? Także zdefiniowanie tego w taki sposób jednoznaczny wydaje mi się, że nie jest, nie wiem nawet, czy jest potrzebne. Na pewno jest to zjawisko socjologiczne i od tego można tutaj jakieś definicje wysnuć, socjologiczne, czy jest to grupa społeczna, prawda, i tak dalej, ale właśnie, jakie kryterium przyjąć? Czy środowisko twórców, czy środowisko oddziaływania, czy środowisko, w którym to w ogóle funkcjonuje, prawda? W jednym obszarze tylko to można zawęzić rzeczywiście i to te ramy są bardzo wąskie i odbiorcy, i twórcy. To znaczy prasa studencka, która rzeczywiście jest zupełnie inna tutaj, bo ona będzie się koncentrowała na problemach studentów i problemach uczelni. Natomiast jeżeli chodzi o inne zjawiska, sztuki plastyczne, fotografie, dyskusyjne kluby filmowe, na które przychodziła cała Warszawa, prawda? I te inne zjawiska, o których mówiliśmy, no to zasięg oddziaływania dużo, dużo, dużo szerszy. A najfajniejsze to jest to, że przecież tą kulturę studencką tworzyli nie tylko studenci, prawda? Również ludzie, którzy kiedyś byli studentami. Tak, 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 absolutnie. A jeszcze czuli związek z tym że tak powiem, środowiskiem. Klubami, to ono jest rzeczywiście tu wyraźnie zasygnalizowane. Tak, tutaj, tak. Tak, tak, bo to w wielu momentach występuje, nie tylko jeżeli chodzi o te daniny polityczne, prawda, które klub musiał w jakiś sposób tam realizować, ale jeżeli chodzi o działalność kulturalną, to też. I wiesz, jak ja pamiętam, to działaczy tych studenckich, to się traktowało trochę jak politruków z podejrzeniem. Natomiast jak ktoś działał w grupie studenckiej, no to było tak. Tak, jak coś robił. Nie, mówię, działał, to co robię. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że bycie działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich dla wielu było, czy takim nadzorcą klubu studenckiego z ramienia ZSP czy ZSP, było w pewnym momencie takim elementem kariery partyjnej później, ale to część tych działaczy zupełnie dobrze współpracowała i pomagała tym klubom jakoś funkcjonować. Tu dobrym przykładem jest Stefan Olszowski, jeżeli był działaczy. Natomiast to, co Pan wspomniał też o tym, o tej otwartości klubów, to przez cały okres działalności klubów w prasie studenckiej właśnie toczy się dyskusja na temat tego, na ile to są kluby studenckie. Dyskusja dotyczy tego, że wstępy na imprezy są drogie, za drogie dla studentów, że na te ciekawsze imprezy bilety są rozdawane spod stolika, znajomym i tak dalej, że pojawiają się tam nie studenci, tylko ludzie spoza środowiska studenckiego, a więc tak naprawdę, czy to jest klub dla elit, czy to jest klub dla zwykłego studenta. To też sygnalizowałem tutaj w tej książce. Na Wybrzeżu był taki, jeszcze za chwilę Janie, na Wybrzeżu był taki festiwal piosenki turystycznej Bazuna, organizowany co roku w innym miejscu, organizowany przez klub PTTK FIFY przy Politechnice Gdańskiej
Proszę Państwa, dostać się jako student na tą imprezę biletowaną, to naprawdę wymagało wielu zachodów. Myśmy wielokrotnie jako Uniwerek apelowali, że nas jest znacznie więcej, a dostajemy znacznie proporcjonalnie mniej biletów niż na przykład Politechnika czy Akademia Medyczna. Także to, a tam naprawdę fajne rzeczy się działy. Tam wiele piosenek, które dzisiaj są w tym obiegu takim turystycznym, balladowym, tam się po raz pierwszy je pokazało. Proszę bardzo, Jan. To w ramach wspomnień, bo ja też pamiętam. To też jest spisz, Jan. Spisz je. Nie, ja wychodziłem do tego, że w 79 zaczęła jednak wzrastać liczba spotkań politycznych i historycznych, czyli białe plany. Ja na to chodziłem. I tutaj jest wymienione, z kim były spotkania w roku 80. Ja pamiętam parę takich spotkań, tylko nie wiem, czy to robiły kluby, ale na pewno studenci. To było po 300 osób na zebraniu. Na jednym zebraniu byłem z szefem kontrwywiadu Komendy Głównej AK, Bernardem Zakrzewskim. To było na 500 osób. Ale to była jakaś sala gimnastyczna i dalej. Jechało się na Ursynów. Wtedy chyba przestało to być elitarne, a stało się masowne, ale potem stan wojenny i tak dalej, także to z tym się wiązało, że w latach 80-81 była polityka. I tutaj są wymienione parę nazwisk, tam między innymi z różnych opcji, tylko to było cenne, bo tam nie dzielono polityki. Od lewa do prawa, wszyscy byli na równych warunkach, było ciekawe spotkanie, widzę Poręba na przykład, a z drugiej strony, nie wiem, Kociołek czy tam ktoś. Także to było ciekawe, że nie było tego co teraz, że nie można tego zaprosić, bo będzie widziany tam. To była pewna wartość i nikt się na to nie zastanawia. A byłem raz tylko w hybrydach, ale nie na tym, to pamiętam tylko, że handlowano płytami winylowymi, lekcepem, 250 zł. Ktoś przyniósł prosto z tego, także to takie jeszcze było. Ja jeszcze tutaj mam pytanie do pana, bo się tak przeglądałem pobieżnie tę książkę, album. I z tego, co tutaj czytam i z tego, co pan mówi, okazuje się, że władze, a szczególnie MSW, stosunkowo mało się tym interesowało. No to jest dla mnie odkrycie, bo my przychodząc, z nami uczestnicząc w tym ruchu, myśleliśmy wówczas, że jesteśmy non-stop inwigilowani. Przecież non-stop się ciągle mówiła, taka atmosfera była podejrzeń, ten to ubek, tamten donosi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tu pan ma rację, że znaliśmy, mówię, ci to przychodzili, że niektórych funkcjonariuszy, którzy no, musieli tam siedzieć przy tym barze i nawet bawili się takimi swoimi. Pamiętam specjalnie, mówiąc szczerze, pamiętam paru, to nawet nie ukrywała, że jest określonej instytucji. Natomiast jestem zaskoczony, że władze się tak stosunkowo, znaczy mało inwigilowały. Tak, to jestem zaskoczony. To tak jak wspomniałem, no, niektóre osoby bardziej interesowały służby bezpieczeństwa. Jeżeli trafiały w to środowisko, to za nimi szła też obserwacja, natomiast brak takiego, ja się spodziewałem, że będzie jakieś obiektowe zainteresowanie, że powinno być, bo to jest takie środowisko, do którego przychodzą różne osoby, no próbowałem, no taki idealny człowiek to byłby albo jakiś szatniarz, albo bramkarz, albo ktoś taki, jakoś specjalnie na siłę tego nie znalazłem, ale też nigdzie mi w tych frendach nie wychodziło, bo pod takim hasłem klub studencki powinno być, albo pod hasłem studentów, albo cokolwiek innego, nic takiego nie pada. Podejrzewam, że było tak jak z literatami, którzy tam w latach 60. się zaczęli bardziej udzielać politycznie i buntować, że wierzono, że samo instytucjonalne ich ujęcie z literatów ZRB, to studentów ZSP, albo ZSP, że to załatwia kontrolę tak naprawdę. Że nie było to aż tak kłopotliwe środowisko, które należałoby jakoś bardzo obserwować. Natomiast jeżeli w środowiska studenckich powstawały takie kontestujące czy wyraźnie antysystemowe grupy, to one oddzielnie były po prostu rozpracowywane. Ja myślę też, że była pewna samodyscyplina studentów, też, że oni wiedzieli, że
na coś im się pozwala, ale za bardzo z tym na zewnątrz nie można, poza środowisko oczywiście wychodzić i też chyba trochę tego samego. Mam wrażenie, że nikt o tym nie myślał tak naprawdę. No, aczkolwiek była taka atmosfera powszechnej inwigilacji, prawda? Co się kłóciło zresztą z tym, że kluby studenckie były obszarem, gdzie no, najwięcej do cipów politycznych się opowiadało, etc. Ale było też najlepsze przyzwolenie. Ale to był, myślę, że to był taki charakterystyczny smak PRL-u i charakter. Niech się młodzież wyszło i będą spokojniejsi potem. Warto podkreślić to, co pan powiedział, że naprawdę w innych krajach, w innych demoludach tego nie było. Naprawdę. Studenci przyjeżdżający do nas, o nie daj Boże, ze Związku Radzieckiego, byli przerażeni. Zaszokowani. Z tym się nie zgadzam właśnie tutaj. Znaczy, ja miałem praktykę dziennikarstwa w 73 czy 4 roku w pracy czeskiej. Bo ja później po historii jeszcze dziennikarstwo studiowałem. Kluby, i to już było po 68 roku, kluby funkcjonowały studenckie. Oczywiście nie miały tego smaczku parapolitycznego, takiego podziemno-parapolitycznego, ale funkcjonowały. No, tak, bo ale, sam byłem. Tak? Ale czy one nie miały... W Rejnie też była. No, więc... Ale czy one nie miały bardziej takiego charakteru, tak jak u nas w 56, takiego świetlicowego, środowiskowego, czysto środowiskowego? Nie pamiętam, ale tutaj znaczy, ktoś powiedział, że nie było tych klubów w innych krajach. No, mogę powiedzieć, znaczy, że... Znaczy nie o tym charakterze, bo to, nie, nie chodzi o to, że to chyba mówimy o tym samym, tylko w trochę inny sposób. Chodziło nam o to, że nie było o takim charakterze, takich właśnie takim oaz wolności, takich niezależnych. Muzyka była, prawda? Tak. W tym sensie. Tak. Znaczy ja tą opinię znam od pana, który był na tej konferencji. On był bodajże z Bratysławy, z uniwersytetu i właśnie on o tym mówił, że tam oni przyjeżdżali tutaj specjalnie, jak przyjeżdżali do Polski, to po to, żeby pochodzić do tych klubów naszych. Że tam to w ogóle w głowie się nikomu nie mieściło, że coś takiego... Że można przywieźć filmy z ambasady zachodniej i puścić na przykład... Tak. Albo jakiś teatr awangardowy, kabaret stworzyć, prawda, to w ogóle nie wchodziło w grę. Także możliwe, że to były takie kluby, żeby się spotkać, o tak, gdzieś pójść z koleżanką, prawda, na kawę czy na lampkę wina. Ale taką działalność, o której my tu mówimy, to absolutnie była niedopuszczona. To, co teraz Państwo mówicie, to niech udzielamy sobie odpowiedzi, udzielacz odpowiedzi na to, co Pan powiedział, że później ta działalność rozpłynęła się z nim. Ja myślę, że to zasługuje na takie określenie, że ta kultura studencka, w ten czas, gdyby ją chcieć zdefiniować, to nie będzie próba definicji, tylko to było świadome upuszczanie krwi, to był świadomy, wolny wybieg na określonej przestrzeni, bo dzisiaj mamy w ogóle wolny wybieg bez granic. I tam w tym czas było wesoło, bo tam można było się popisać. Wszyscy wiedzieli, do jakich granic. Powyżej, poniżej prawdy nie można zejść. Bo gdyby ktoś chciał powiedzieć, kim był Cemekiewicz, to wiadomo, że powiedziałby to pierwszy raz w ostatnim. Także to są tego typu być może, jeśli ktoś chciałby odważnie do tego podejść. Bo to, że kultura studencka świetnie funkcjonuje dziś w kulturze muzycznej, filmowej i tak dalej, natomiast co pozostało z treści? Gdzie są korzenie? W ogóle pytanie, co zostało? Polska pozostała bez inteligencji i życie nie cierpi później. I ta pojawiająca się inteligencja gdzieś się musiała wierzyć. No tak, ale na tych wolnych wybiegach można było robić wszystko. To jest pytanie. Bo ja chcę jeszcze zrobić taką rzecz. To dla Państwa być może nie jest znane, bo przecież tą historią się właściwie w Polsce nie interesuje. Ale w 1972 roku matka partia pozwoliła po raz pierwszy oficjalnie powiedzieć, że były takie wojska jak bataliony chłopskie. Tak jak mówicie o białych planach, to u nas na SGGW za sprawą między innymi pani Zofii Sorażowej były spotkania podczynam między od pana generała Kamińskiego, pani Marii Maniakównej, szefowej Ludowego Związku Kobiet. One były po prostu normalnością. Myśmy jeździli, spotykali się, ale to po prostu było pozostawione w ciszy. To duża biała plama do dziś, bo dzisiaj w ogóle
myślę, że nowe pokolenie nawet nie zna takiej formacji. Nomen omen najmniej miała wpadek podczas II wojny światowej, mniej niż Armia Krajowa. A gdzie to zdarzenie się odbywało, przepraszam? To fizycznie? Zaczynało się przez Kurwie Latynus na SGGW, a później szło to w klubie, który się nazywał Rodowy Zespół Artystyczny Promnik, bo myśmy byli tą pierwszą grupą, która zainicjowała prezentację, to miał być duży koncert. W sali kongresowej oczywiście schowano się, rysowano. Mieliśmy pokazać życie na Polanie, bo to był leśny Adrian Łupski i od tego momentu to zaczęło. Później jeździliśmy do tych ludzi, którzy jeszcze gdzieś tam żyli w terenie i to się odbywało głównie w terenie funkcjonowania tych ludzi. No to też może tutaj panowie się porozumieć, a propos właśnie relacji, że tą rolę będzie znać takie nazwiska jak Zbyszek Sawicki. Historia jego wyrzucenia, za co wyrzucono, jak się zachowała cała rzesza ludzi, których on właściwie wykreował, pozwolił wykreować. Schowali się wszyscy, pojechał na Mazury i tam sobie egzystuje do dzisiaj. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj sobie długo dywagować na ten temat. Może się stać, może stanie się tak, że to dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym. Może coś dalej z tego wyniknie. Zobaczymy. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to już proponuję tutaj w kuluarach. No i myślę, że autor nie poskąpi swego pióra, żeby chętnym wpisać się do książki, którą można nabyć tutaj u nas w księgarni. Mamy parę egzemplarzy uprzejmości oddziału warszawskiego B i będzie można je tutaj nabyć i również uzyskać właśnie wpis autora. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że będzie można zaprosić na kolejne spotkanie z następną książką i będzie ono równie ciekawe. Dziękuję za te głosy w dyskusji, bo one tutaj zarówno autorowi, mnie osobiście również, ale myślę, że wszystkim nam tutaj dużo informacji nowych przynoszą, których często nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że coś takiego się działo. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za głosy krytyczne.